To jest RS News, Tomek Ćwiek, witajcie. Lekarze ze szpitala w szczecińskim Zdunowie mogą zastrajkować. Zawiązali międzyzakładowy komitet protestacyjny. Domagają się unieważnienia decyzji o połączeniu Zdunowa ze szpitalem w Szarkońskiej. Taki wniosek wyślą do wojewody. Jeśli interwencja nie poskutkuje, może dojść do strajku. Połączyć szpitale chce zarząd województwa. Radni już wyrazili zgodę. Marszałek uważa, że dzięki fuzji uda się wyciągnąć z długów Zdunowo. Zaapelował do związkowców o współpracę w imię odpowiedzialności za zdrowie pacjentów. Ta wiedza przyda się przed świątecznymi zakupami. Jojo, które może udusić, telefon, który może uszkodzić słuch, albo lalka ze szkodliwego plastiku. Między innymi takie nieprawidłowości wykryli inspektorzy handlowi w zachodniopomorskich hurtowniach i sklepach. Wnioski z kontroli są zatrważające. Prawie 70% zbadanych zabawek nie powinno trafić na półki. Najczęściej brakowało oznaczenia wieku dzieci, dla których są przeznaczone, ostrzeżeń czy instrukcji obsługi. Zdarzały się również wady konstrukcyjne, na przykład gumowe jojo wykonane ze zbyt sprężystego tworzywa, za głośny telefon albo karuzele, od której odpadły małe elementy. W dwóch przypadkach laboranci wykryli w plastiku zbyt wysokie stężenie ftalanów, które mogą zaburzać gospodarkę hormonalną, wywoływać alergię lub astmę. Efektem kontroli jest kilkadziesiąt postępowań administracyjnych. Producentom i sprzedawcom grożą kary finansowe od kilku do nawet 100 tysięcy złotych. Grzywna za bejsbole ze znakiem Polski Walczącej. Rafał P. publicznie znieważył ten symbol, uznał sąd i skazał właściciela szczecińskiej firmy, która produkowała pałki z motywami patriotycznymi. Mężczyzna musi zapłacić 1000 zł i pokryć koszty procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura wciąż wyjaśnia, czy nie doszło do naruszenia praw autorskich, za co grozi do 2 lat więzienia. Chodzi o wizerunek warszawskiego pomnika Małego Powstańca, także wykorzystany na kiju. Organy ścigania zainteresowały się szczecińską firmą latem, po tym jak sprawę produkcji pałek z motywami patriotycznymi nagłośniły media. Właściciel firmy tłumaczył, że to klienci prosili o nadrukowanie na kijach powstańczych symboli. Połamali mu zęby, ale prokurator sprawę umorzył, bo zęby były sztuczne. To historia 26-latka, którego ktoś uderzył w szczecińskiej dyskotece. Mężczyzna zgłosił to na policję i mimo, że oskarżony przyznał się do winy, prokurator zarzutów nie postawił. Jak uznał, sztuczna szczęka to nie część ciała, a mienie. Dlatego uszkodzenie protezy trzeba traktować jak zniszczenie tego mienia. 26-latek dochodzi odszkodowania w procesie cywilnym. Przyciski życia dostało 50 seniorów ze Szczecina. Klienci MOPR-u testują urządzenia przypominające telefony komórkowe. Dzięki nim można wezwać karetkę jednym ruchem palca. Nie trzeba wybierać numeru 112, tłumaczyć, co się stało i podawać adresu. Zamontowany GPS zlokalizuje osobę potrzebującą pomocy. Jeśli system się sprawdzi, aparaty trafią do około 1000 starszych osób ze Szczecina. A teraz historia konia, który błąkał się ostatniej nocy po Szczecinie. Około 2:30 na Żelechowej zaszedł drogę policjantom patrolującym miasto. Biały ogier stanął przed maską radiowozu. Funkcjonariusze nie wierzyli własnym oczom, przetrzymali zwierzę i wezwali kolegów z przyczepą z referatu konnego. Ci zawieźli konia do stajni, a rano na policję zgłosili się właściciele zagrody, z której ogier uciekł. Radio Szczecin przyłączyło się do zabawy, która podbija internet. Wykonaliśmy Mannequin Challenge. Uczestnicy zastygają w bezruchu w przedziwnych pozach, tak jakby nagle zatrzymał się czas. Nagrania wrzucają do sieci, robią to celebryci, sportowcy i dziennikarze. Także my. Cały nasz film obejrzycie na radiowym Facebooku. W piątek przelotny deszcz zdominuje nasz region, a to oznacza, że tylko gdzieniegdzie pojawią się niewielkie przejaśnienia. Za to temperatura zrekompensuje nam mokre ulice. Na termometrach pojawi się od 11 do 12 kresek. Słońce na dobre zacznie wracać od soboty. Teraz to wszystko, ale zostańcie z nami w sieci. Do zobaczenia w kolejnym RS News. Na dobry koniec dnia Radio Szczecin na wieczór. Radio Szczecin.